Pani marszałek, panie premierze, Wysoki Sejmie, już wczoraj padały zarzuty o nieprawidłowym prowadzeniu wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To posiedzenie zostało zwołane w uzgodnieniu z panem przewodniczącym Bolesławem Piechą. Tylko w takim trybie jest możliwe zwołanie takiego posiedzenia. Następnie, zgodnie z regulaminem, można było w ogóle pominąć debatę, gdyż debata w pierwszym czytaniu odbyła się tu na posiedzeniu plenarnym. Jednak ze względu na wagę sprawy i zgłaszane wystąpienia rozpoczęliśmy tę debatę. Zgłoszono w trybie formalnym wniosek o zamknięcie listy mówców. Listę po 5 wystąpieniach. Jednak zamykając tę listę, tak jak poddałem to pod głosowanie, uwzględniliśmy wszystkie zgłoszenia. Łącznie wystąpiło 21 posłów, ale ten wniosek został przyjęty zdecydowaną większością, a więc lista została zamknięta. Po wyczerpaniu listy mówców zostało przeprowadzone głosowanie, a więc całe postępowanie było prowadzone zgodnie z regulaminem Sejmu. Natomiast oczywiste były próby przeciągania posiedzenia bądź zerwania posiedzenia. Moim zadaniem jako prowadzącego posiedzenie było zgodnie z regulaminem przeprowadzenie tego posiedzenia i rozstrzygnięcie sprawy, która była jej przedmiotem. Dziękuję.